Niemcy. Policja aresztowała dwóch neonazistów podejrzanych o podpalenia. Niemiecka policja aresztowała dwóch neonazistów podejrzanych o podpalenia. Berlińska policja aresztowała dwóch neonazistów oskarżanych o ponad 20 podpaleń w stołecznej dzielnicy Neukölln. Mężczyźni od dawna byli podejrzewani o wzniecanie pożarów, ale brakowało dowodów, żeby ich zatrzymać, informuje portal RBB24. Tilope. Były przedstawiciel lokalnych struktur populistyczno-prawicowej partii AfD oraz Sebastian T. Były przedstawiciel regionalnych struktur skrajnie prawicowej NPD, od dawna byli obserwowani przez śledczych. Według informacji RBB24 aresztowano ich za podpalenie w lutym 2018 roku samochodów lewicowego polityka Ferata Kocaka i księgarza Heinza Ostermanna. W ciągu ostatnich kilku lat w Neukölln dochodziło do ataków o podłożu prawicowo-ekstremistycznym, szczególnie w latach 2016-2018. Sprawcy podpalali samochody należące do znanych członków partii i instytucji lewicowych, wysyłali groźby i niszczyli miejsca spotkań lewicowych środowisk. Łącznie popełniono 72 przestępstwa, w tym podpalenia i uszkodzenia ciała. Samochód Kocaka został podpalony w nocy 1 lutego 2018 roku, pożar zagrażał również jego domowi. Śledczy z Federalnego Urzędu Kryminalnego zidentyfikowali Tilope i Sebastiana T. jako sprawców, a także neonazistę Juliana B., który również był wcześniej karany. Nieodciągnięcia i wpadki. W czasie śledztwa przeszukano domy podejrzanych, skonfiskowano komputery i telefony komórkowe, ale nie uzyskano wtedy wystarczających dowodów na winę Sebastiana T. i Tilope. Media wielokrotnie ujawniały błędy w postępowaniu policji w tej sprawie. W maju 2019 roku przekazano dochodzenie specjalnej komisji. Berliński senator Andreas Geisel przyznał, że w śledztwie były nieodciągnięcia, a wręcz wpadki. Ofiary nie zostały ostrzeżone, chociaż Federalny Urząd Ochrony Konstytucji i policja wiedziały, że osoby te były szpiegowane przez podejrzanych neonazistów. Szefowa berlińskiej policji Barbara Zlowik powiedziała, że grupa śledcza policji kryminalnej w Neukölln oddelegowana do tego dochodzenia była za mała. Źródła w siłach bezpieczeństwa poinformowały w środę, że nie znaleziono żadnych nowych istotnych dowodów na winę podejrzanych i że w poprzednich dochodzeniach prokuratury berlińskiej nie wykryto żadnych błędów, jednak poczynione w ramach śledztwa ustalenia pozwoliły na wydanie nakazu aresztowania, pisze RBB24.